Już po raz dziewiąty w porcie Rumia, centrum Auchan, znalazła swoje miejsce ogólnopolska wystawa makiet kolejowych Nostalgia za parą. Barierki wyznaczające zasięg makiety oraz elementy zwożono już w środę i czwartek. W piątek już od rana trwały gorączkowe prace nad jej składaniem, poziomowaniem i okablowaniem, co wymaga wielkiego wysiłku wielu osób. Miejsca styku poszczególnych modułów makiety muszą być precyzyjnie wypoziomowane, aby pociągi mogły się płynnie poruszać. Ważne jest również oczyszczenie torów tak, aby zasilanie mogło docierać do modeli bez zakłóceń. W piątek po południu zaczęły się pierwsze testy. Ich celem jest sprawdzenie drożności torów, rozjazdów, obrotnic oraz działania innych elementów makiety. Ruch pociągu według przygotowanego rozkładu jazdy zacznie się w sobotę przed południem. Tymczasem trzeba rozpakować i zestawić składy poszczególnych pociągów. Pociągi ruszyły w sobotę przed południem, najwcześniej na makiecie Ostrów Wielkopolski. Na pozostałych stacjach i punktach odgałęźnych trwało zestawianie składów. Główny organizator wystawy, szef klubu Nostalgia za parą, Piotr Salsa, zrobił krótką odprawę i rozdzielił zadania poszczególnym dyżurnym ruchu i maszynistom. Witam wszystkich, którzy tutaj przyjechali na naszą dziewiątą wystawę. Życzę wszystkim miłej zabawy. Zasady, jesteście wszyscy weteranami tutaj imprez różnego rodzaju modelarstw, więc nie muszę mówić, jakie zasady obowiązują. W tej chwili będziemy przydzielać funkcje, czyli rozkłady jazdy i stanowiska dyżurnych ruchu. Po przydziale funkcji i zakończeniu naszego spotkania 10 minut do 15 na ustawienie taboru. Potem ruszamy z czasem. Na początku czas będzie troszeczkę wolniej, potem normalnie razy 4. Dla dyżurnych ruchu każdej stacji, przystanku czy punktu odgałęźnego przygotowano zestaw pociągów oraz rozkład jazdy. Widzowie mogli otrzymać na dwóch stacjach oraz parowozowni Ostrów Wielkopolski pamiątkowe bilety z fragmentem plakatu, na którym znalazł się ten chłopiec. W wystawie uczestniczyli również modelarze z zachodniopomorskiego klubu miłośników kolei ze Szczecina. Radzymin to obok parowozowni Ostrów Wielkopolski jedna z głównych stacji makiety. W parowozowni Ostrów Wielkopolski manewruje lokomotywa BR-05, najszybszy parowóz produkowany w Niemczech w latach 1935-1937. W 1936 roku
ustanowiła rekord prędkości 200,4 km na godzinę. Lokomotywy te pełniły służbę do lat 50. na liniach pospiesznych i ekspresowych. Jedyny zachowany egzemplarz tej lokomotywy znajduje się w Muzeum Transportu w Norymberdze. Makieta parowozowni Ostrów Wielkopolski cieszyła się jak zwykle największym zainteresowaniem widzów. Wszyscy czekali na jazdę według rozkładu. W końcu pociągi ruszyły. Thank you.
Na makiecie poruszało się jednocześnie od 12 do 15 pociągów. Na zakończenie efektowna mijanka wojskowego eszelonu i ekspresu z pogromcą szybkości parowozem BR-05.